Dobrze, czas na metaforyczne wejście na bagno. Trzeba podejść teraz do Junkabala. Oddać zlecenie. No i okej, mam 32 poziom. Czy nadal jestem nowym graczem, czy już nie? Cześć, siemanko. Z tej strony Fixera. To będzie krótka pogadanka na temat Broken Ranks. Gry, w którą namiętnie ciupię od jakiegoś czasu. No i z tego co widać było, na samym początku mam już zabójczy 32 level, więc mogę powiedzieć o sobie, że jestem nowym graczem. Telefon mi się zablokował, a tutaj strona Broken Ranksa była otwarta. Niech sobie leży, bo to ładnie tutaj tak wygląda. Kim ja w ogóle jestem? Jestem gościem, który ma 1000, prawie 400 subów. Wyświetlenia pod serią z Broken Ranksa raczej średnie. Oscylują około 20-30 wyświetleń z małymi pikami w górę. Więc warto powiedzieć właśnie skąd się wziąłem, skąd mam tyle subskrypcji, tak mało wyświetleń. Otóż kiedyś, jakieś 3-4 lata temu, nagrywałem taką grę jak Zula Europe. No i tam powiedzmy, że byłem jednym z topowych graczy w Europie. Powiedzmy z top 25, top 10 snajperów, jeżeli chodzi o grę. Choć wiele osób się z tym raczej by nie zgodziło. No to jednak taki ranking był, tak jak w każdym MMO. No i górowałem tam powiedzmy w tych statystykach. No i wtedy też streamowałem, dodawałem filmy właśnie z tej gry. Powiedzmy, że na streamach było około 30-50 osób. Uważam, że jak na niszową grę był to całkiem niezły wynik. No i myślę, że spokojnie 1000-1100 subów właśnie wpadło podczas grania w Zula Europe. Od tego czasu próbowałem grać w jakieś inne strzelanki, ponieważ no niestety, ale Zula umarła. Tak jak już wspomniałem, była to raczej niszowa gra, która no nie przetrwała. Jest teraz Zula Global, powiedzmy. Praktycznie to samo, ale nie chcę się już po pewnym czasie do tego wracać. No serwery przez powiedzmy rok, półtora były po prostu zamknięte. Człowiek przerzucił się na inne gry. W moim wypadku było to Hell Let Loose i Rainbow Six. Tyle, że na kanał nie nagrywałem tych gier z powodu tego, że no mam słaby komputer i nagrywanie nie miałoby sensu. Po prostu wszyscy oglądaliby filmy w 20 klatkach. Z Valorantem coś tam próbowałem, ale gra mnie nie wciągnęła. Jest w ogóle 8 rano, taki w ogóle z dupy przerywnik, mam kawkę. Jeżeli zapytacie dlaczego o 8 rano nagrywam film z Broken Ranksa i skąd się tutaj w ogóle wziąłem, to po pierwsze napiję się kawy, a po drugie właśnie odpowiem wam na to pytanie. O Broken Ranksie dowiedziałem się nie jakoś szybko, myślę, że tydzień przed premierą gry, ale strasznie się, wiecie, napaliłem na ten tytuł, ponieważ jeżeli ktoś popatrzy na mój kanał, uwielbiam polskie gry. Uwielbiam, naprawdę. Wiedźmin, Dying Light, Frostpunk, This War of Mine. No jest multum tytułów polskich, które po prostu grałem. Uwielbiam te gry. Nie wiem, Czernobylit, który, no, co prawda nie grałem długo, ale chciałbym ograć na kanale. No, polskie gry są dla mnie top, więc jeżeli tylko pojawiła się informacja, że wyjdzie polskie MMO, jeszcze z jakimś ciekawym systemem walki, no to po prostu nie mogłem się doczekać tego, żeby zagrać w tą produkcję. I szczerze mówiąc, jestem zauroczony tym tytułem. Naprawdę, może tak nie było od pierwszych godzin, ale powiedzmy po 3 miesiącach, gdy powróciłem do gry, no to wow. Naprawdę klimat mnie ciągnął. Mam pełną świadomość, że dla większości graczy Brokena ten film będzie dość kontrowersyjny i prawdopodobnie zostanę zjechany w komentarzach w jakichś 80%. Jednak zachęcałbym do tego, żeby krytyka była konstruktywna, żebyśmy mogli porozmawiać, ponieważ to, co chciałbym przedstawić w tym filmie, to jest spojrzenie na Broken Ranks z perspektywy nowego gracza. Więc pewnie chcecie wiedzieć, co taki świeżak jak ja myśli o Broken Ranks. Przede wszystkim piękna grafika, cudowna muzyka, świetna napisana historia, nawet samo udźwiękowienie tych ptaszków, które teraz gdzieś tam w tle słychać na tej instancji. No naprawdę, gra jest niesamowita i klimat wciąga, naprawdę wciąga. Tylko niestety jest pewna rzecz, która odrzuca takiego gracza jak ja.
Mowa tutaj niestety o społeczności Broken Ranks, którą i tak chciałbym rozdzielić na taką, która udziela się bardziej na forum i komentarzach na YouTubie, a taką, która pomaga w grze farmić bossy i po prostu pokonywać kolejne questy. Jest po prostu pomocna na wszystkich tych możliwych czatach, bo wydaje mi się, że to nie są do końca te same osoby. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. A to ma być wrażenie nowego gracza, prawda? Ale moi drodzy, po kolei, przede wszystkim z tego co się domyślacie, ja w Pride of Taern nigdy nie grałem. I mam świadomość jednej rzeczy, że White Moon, czyli twórcy gry, chciał zrobić zupełnie coś innego niż właśnie wcześniej wymieniony tytuł. Myślę, że 10 lat, minimum 10 lat, bo myślę, że tam troszkę więcej to trwało, robienia tego samego, to jednak jest dużo. I problem jest z tym, że twórcy chcieli coś zmienić, chcieli usprawnić grę, ale starzy graczy w cudzysłowie totalnie nie chcieli zmian, a jeżeli chcieli, to tak, no troszkę inne niż deweloper im to zaproponował. Nie przyciągnął ich w ogóle do nowego tytułu. W mojej opinii deweloper chciał bardziej przyciągnąć nowego gracza, aniżeli zatrzymać przy sobie starego, a przynajmniej tak się wydaje tym graczom, którzy z Pride of Taern spędzili, no naprawdę, jak dla mnie, grube lata, bo uważam, że 10 lat to naprawdę kupa czasu. White Moon nie pomyślał, że nie można zjeść ciastka i dalej mieć to ciastko. Mam tu na myśli, że nie przyciągną nowych graczy, nie pozbywając się odrobiny starych graczy. Rozumiem też, że większość wieloletnich fanów gry chciało po prostu przeniesienia gry na grafikę 3D, na coś bardziej cieszącego oko. Ale czy to wtedy nie byłoby to samo ciastko, tylko w troszkę innym pudełku? Kawa się skończyła, więc zmieniamy też lokację. No i przejdźmy do tego, skąd casualowy gracz pojawił się w Broken Ranks. Otóż pojawił się stąd, że White Moon przeprowadziło świetną według mnie kampanię marketingową zaraz po wyjściu gry. Otóż zostały zatrudnione osoby, które mają największe kanały RPG na YouTubie. Pulpny Niedźwiedź, Wagon, który wywodzi się z Aerna, takie osoby jak Royo i wiele, wiele innych. Jak dla mnie była to świetna, naprawdę powtórzę to, świetna kampania reklamowa. Tamten strumyk nie był dobrym pomysłem, tak jak dobrym pomysłem nie było dodawanie synergetyków do gry. Przynajmniej według starych graczy, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ uważają je oni za zbyt OP. Te same osoby chciałyby serwera hardcore, gdzie śmierci są bardziej bolesne, bo Broken Ranks jest przecież za łatwe. Czy nie lepiej nie używać synergetyków? Kto wam każe? A po każdej śmierci przecież możecie oddawać, nie wiem, powiedzmy 500k golda przypadkowo spotkanemu graczowi. Ja bym się ucieszył z takiego prezentu. Starzy gracze narzekają też na zbyt szybko wbijany exp, gdzie jest to zrobione pod casualowego gracza. Ale tak się dzisiaj robi większość gier. Oczywiście są solsy i tak dalej, ale to specyficzny rodzaj gier i jeśli szukacie wyzwania, to może tędy właśnie droga? Pamiętajcie, nie ma idealnych gier, zawsze komuś coś nie będzie pasować. Wszystkie zmiany są nie papu, ale możliwe, że klientowy Pride of the Taern, tylko w ładniejszej grafice, nie byłby papu dla nowego, ukośnik niedzielnego gracza, czy jak niektórzy mówią, Noba albo Gimbusa. Sam mam 30 lat i o ile teraz jestem zafascynowany Broken Ranks, to nie wiem ile pogram w tę grę. W końcu już po 3 godzinach odbiłem się od tej produkcji, by później zostać wchłoniętym przez fabułę. Tak chyba na dobre. Gdy już Taern, Talia i Utor złapały mnie mocno w swoje macki, zacząłem czytać fora. Rozpocząłem szukanie poradników czy dyskusji na temat balansu gry. Zerkałem na oficjalne forum gry, ale też na YouTube, gdzie twórcy kontentu są podzieleni. Albo chwalą, albo nic konkretnego nie mówią, albo opierają swój kontent na narzekaniu. Są też oczywiście osoby totalnie odklejone od rzeczywistości w swoich tezach, ale ników nie będę podawał. Na oficjalnym forum gry znalazłem wywoływanie ekipy twórców Broken Ranks do tablicy przez graczy, którzy chcą transparentności w temacie planów na najbliższe miesiące. I szczerze mówiąc, w zupełności to rozumiem, ponieważ na pewne rzeczy czekają latami, a dostają zmiany, o które nie prosili i których nie potrzebowali, a jednak poświęcają czas, by utrzymywać grę przy życiu. Jednak tak naprawdę, czy warto? I znowu się przyczepię prawdziwych graczy, którzy chyba nie rozumieją, że nikt za darmo dla nich gry nie będzie utrzymywał. Jeszcze wypadałoby, żeby Drygu, bo tak nazywa się założyciel White Moon, płacił za nick. Prąd i internet by mogli sobie spokojnie grać. Gra przecież musi zarabiać, a z perspektywy nowego gracza prędzej taki ktoś sięgnie po taki tytuł jak Broken Ranks niż po Pride of Taern. Choć oczywiście nie namawiam tu do sięgania po kartę kredytową, bo sam przecież gram za darmo.
śmieszy mnie też fakt, jak wielu krzyczy: nie będę grał. No, to nie graj, bo wygląda to trochę jak syndrom bitej żony. Od 10 lat nic się nie zmienia, ale studio o mnie myśli w następnej aktualizacji na 100% spełni wszystkie moje marzenia. Pride of Turn był niszową grą, jak wielu mówi, ale Zura Europe, którą grałem, w zasadzie też. Jednak z czasem graczy było coraz mniej i coraz mniej, aż gra umarła. Być może dlatego, że nikt z twórców giery nie słuchał graczy, a ślepo wdrażał swoje pomysły. Tutaj widzę, że jest inaczej i jakaś tam komunikacja jest. Ważne, żeby pamiętać, że nie od razu Rzym zbudowano. No tak, 10 lat. I nie bronię tutaj wrocławskiego studia White Moon, ale coś czuję, że naprawdę się starają. Serio. Z jakie podejście do gry może mieć nowy gracz? Raczej średnie, ale nie dlatego, że gra nie jest dobra, bo tak jak mówię, giera wciąga. Zresztą nie gralibyście Stara Gwardio Pride of Ten w grę przeglądarkową, gdyby tak nie było. Gra jest średnia, dlatego że gdy już gracz poczuje ten swojski klimat i zacznie szukać jakichkolwiek informacji i kontentu z tej gry, to znajdzie tylko narzekanie, hejt, groźby i tyle negatywnej energii, że odechce mu się jej odpalania. A szkoda, bo jeśli chodzi o ludzi już w tej grze, a dokładnie te osoby na czatach, to jest to jedno z najlepszych community, jakie widziałem. Mamy tu dużo pomocnych osób, które doradzą co zrobić, wyczyszczą z tobą ciężką instancję, czy urwą łeb bossowi, któremu w pojedynkę co najwyżej możesz obciąć paznokcie swoim toporem. Te osoby też bez jakichkolwiek oporów dadzą ci przedmiot, który bardziej tobie się przyda. Więc dlaczego wygląda to zupełnie inaczej poza grą? Właśnie teraz możecie mnie krytykować w komentarzach, że bronię twórców. Ale jak to jest, ale takie niestety są spostrzeżenia nowego gracza. Nie odrzuca gra, ale to co w internecie jest z nią związane i jak weterani Taerna się wypowiadają o Broken Rank. Czy gracze LoL'a, CS'a, WoW'a czy innych gier nie narzekają? Oczywiście, że to robią, ale jest też sporo ciepłych słów na temat tych produkcji. A co widzimy szukając informacji o Broken Ranks? A jeśli faktycznie uważacie, że to gówno i syf, to nie grajcie w to. Nie bądźcie hipokrytami. Zachęcam do unsubowania kanału, bo tak to się pewnie skończy, o ile mieliście w ogóle tą subskrypcję, do zostawienia łapki w dół i obraźliwego komentarza, jeśli dotrwaliście do końca, chociaż szczerze mówiąc wolałbym konstruktywne podejście do dyskusji. I do następnego, a może i nie. Cześć.